Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, jak widzicie po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej aktualizacji, która wprowadziła relikty do gry. A raczej je przewróciła, bo już kiedyś mieliśmy przez chwilę, no ale nie było całej tej otoczki z nimi związanej, a dzisiaj właśnie tą otoczkę całą dostaliśmy. Czyli poza reliktami, które znajdują się ponad plecakiem i nazywają się magiczną bronią, dostaliśmy również boską próbę oraz nową kampanię tygodniową, która nazywa się Czarna Dziura i tak jak zwykle do każdej omawianej przeze mnie rzeczy będą znaczniki czasowe w opisie, więc jeśli interesuje was konkretna rzecz, no to tam zapraszam, chociaż tego nie będzie za dużo, bo też dużo nie ma co o tym mówić. Więc już nie przedłużając, zaczniemy mówić o aktualizacji, a zaczniemy oczywiście od kampanii, ponieważ w kampanii możemy zdobyć materiały, które umożliwią nam tworzenie nowych reliktów, tak? Jak już pewnie część z was zauważyła, jest ich 12, więc skądś je trzeba brać, a umożliwia nam to, Kampania, która znajduje się w arkuszu drugim, tak jak wspomniałem, jest ona tygodniowa. W tym tygodniu, jak widzicie, że można tylko wejść, czyli że to jest właśnie tygodniowa. No i mamy dwa poziomy trudności, zwykły oraz mistrz. Oczywiście na zwykłym zdobywamy mniej nagród, czyli tych skrzynek, z których lecą poszczególne nagrody. Na mistrzu oczywiście więcej. Więc przyjrzymy się w ogóle, jakim, jakie nagrody możemy zdobyć. A jest to brązowa skrzynia czarnej dziury. Po otwarciu otrzymujemy złoto, piekielny fragment 60, fragment zakazanej skrzyni 30 i kamień runy, czyli po prostu zdobywamy to, co zdobywaliśmy na piekle. Tak to chyba się nazywało. No wiecie, ta kampania 4 mopki, i 1 boss, ileś tam pięter było. Oto no właśnie te same nagrody zdobywamy. Od srebrnej skrzyni zaczynają się już właśnie losowe fragmenty relikty, reliktu po 10 sztuk, a od złotej skrzyni czarne dziury już się zaczynają nagrody po 25, więc można nawet za jednym wejściem tam jakąś relikwię złożyć, jeśli oczywiście nam się uda i polecimy na mistrz, bo ze zwykłej raczej nie zdobędziemy. Jak widzicie, ledwo co aktualizacja weszła, a już mam mistrza odblokowanego. Pewnie część osób się zdziwi, dlaczego mam mistrza odblokowanego, bo jak wybierzemy sobie po prostu zwykły optem, o tak widzicie, mamy przychod 1 na 1 i się w ogóle nie da odhaczyć, żeby nie brało korzyści, no bo zabiera... Korzyści, ale zabiera czy, korzyści oczywiście w cudzysłowie, ponieważ y, po każdym przejściu kampanii, czy to na poziomie normalnym, czy koszmarze, wyskakuje nam takie okienko. I dopóki nie klikniemy i tutaj y, zbierz, y, czyli zb, zb, zebrania tych skrzynek, jak widzicie mam do, do zebrania 15 zwykłych, 35 srebrnych i 18 złotych, no to nie zaliczy nam wejścia. Czyli jeśli zaczynacie dopiero czarną dziurę na przykład i sobie właśnie ją tam wybraliście, no macie tylko zwykły poziom, no to po prostu zwykły poziom przechodzicie, jak na koniec wam wyskoczy okienko. Będzie tego nie wiem, 1 trzecia nagród, chyba mi się zdaje, jedna druga, coś takiego, raczej chyba jedna trzecia mi się wydaje, że, a może połowa tam była, I pamiętam już, nie zarazem na to zbytnie uwagi. No to po prostu nie klikajcie zbierz, tylko klikacie sobie tutaj tą ikonkę zamknięcia. To sobie tam jest, w każdej chwili możecie wejść, tak, że sobie odbie odbierzecie, ale jest taka jedna zasada, że jeśli powiedzmy przeszliśmy. Nie podobają wam się nagrody, tak? Chcecie na przykład więcej zdobyć tych nagród, no to wtedy, jeśli wejdziecie, a pójdzie wam gorzej, no to te nagrody wam się zamienią, więc zamienią wam się na gorsze, więc tutaj też trzeba na to uważać. Ale to nie jest problem, bo jeśli macie na przykład ekipę, bo tutaj lepiej ekipę chodzić, w szczególności koszmar, no to wtedy raczej nie jest problem powtórzenia w wyniku, żeby lepsze nagrody zdobyć. Ale właśnie tak się mniej więcej robi, żeby wam tutaj nie zebrało przychodów, a wy żebyście mogli właśnie w każdej chwili zmienić sobie ze zwykłego na mistrza i potem właśnie pójść mistrza i dopiero z mistrza zebrać nagrody, bo nawet jeśli wam troszkę gorzej pójdzie, to jest szansa, że zdobędziecie lepsze nagrody. Więc też sobie zapamiętajcie, jakie nagrody zdobyliście na normalu, potem na koszmarze i sobie porównajcie, tak? bo tutaj się akurat odnoszę do słabszych osób, ponieważ jeśli słabsze osoby na przykład przejdą całą czarną dziurę i mają na przykład X nagród takich, 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 czyli brąz, srebro, złoto, a na koszmarze im pójdzie gorzej i te nagrody będą gorsze albo porównywalne, no to w przypadku porównywalnych, no to po co się męczyć? W przypadku gorszych też po co się męczyć? No a jeśli będą troszkę lepsze, no to wtedy faktycznie lepiej się męczyć, więc tutaj lepiej sobie zapamiętywać i próbować przechodzić. My sobie pójdziemy na normalu, ponieważ porozmawiamy sobie o systemie walki, ponieważ tutaj system walki jest dosyć interesujący. Nie jest to system walki naszej postaci, czyli mamy normalne skile postaci. A mamy to troszkę inaczej rozwiązane. Ja nagród nie wiem, czy chcę odbierać. Nie, nie na razie nie będziemy odbierać. Najwyżej zrobię cięcie. Przejdę sobie jeszcze raz y, y, kampanię na koszmarze i odbiorę nagrody, żeby Wam pokazać. Albo dobra, zbiorę to. Zdasz sobie te przychody. Tak na szybki wypadek, no bo wiecie, nie zawsze może tego wyjść. I sobie wejdźmy na normalu. Dobra, tu już mamy wybrane, i tutaj sobie po prostu klikamy. Nie ma też opcji tutaj, żeby wybrać poszczególnych, żeby to było międzyserwerowo, tylko można normalnie wejść. Jak widzieliście, był też komunikat, że to jest trudna kampania i powinienem pójść w ekipie, ale dla pokazu normalny poziom raczej nie powinien strawiać problemu. Aha, i chciałem wam pokazać. Na dole nic nie ma. To jest pustka. Na górze jest coś takiego, jak mamy basztę prób. Jest posłanie, jak którego klikamy, to dopiero. Przechodzimy do walki, tak, witaj w czarnej dziurze, zanim zdecyduję się na rozpoczęcie wędrówki w rozgrzewionej przestrzeni, czy, no, czy jestem gotów, tak, potwierdzamy albo anulujemy, no i oczywiście kliknę potwierdź. I system walki jaki jest, to zaraz zobaczycie, jak widzicie, nie mamy skilli naszych postaci, tylko mamy specjalne inne skill. mam nadzieję, że za szybko nie zabijemy. Mamy za to Tytany. Tytany zostają. runek jak widzicie, nie mamy. Choć nie wiem, czy je Wsadzamy, ale raczej nie mamy. No i sobie popatrzmy na skille. Pierwszy skill to jest Atak. Za 150% obrażeń losowemu wrogowi. Możemy to robić co dwie sekundy. Kolejny skill to jest oczyszczenie trzech negatywnych efektów dla wszystkich sojuszników. Trwa tr co 30 sekund. Możemy tego yy, użyć. Czy, jak na nas debuff jakiś wejdzie, to możemy to oczyścić. Kolejny to jest niewrażliwość na obrażenia dla wszystkich sojuszników na jedną rundę. Czyli, jeśli za mocno nas bije, no to każdy po kolei włącza, tak, że w, pierwszej, w jednej turze ta osoba klika, w drugiej ta i tak dalej. Kolejny skill to rozprasza dwa pozytywne efekty dla wszystkich wrogów To akurat jest przydatne w przypadku np. Hadesa, ponieważ on ma odbicie, jak widzicie, które zadaje 50% I ostatni to wprawia w na trzy rundy wszystkich wrogów oprócz przywódcy Czyli jak widzieliście Hades miał tych swoich tutaj pomocników, no to powinien tylko jego właśnie w zamieszanie wprowadzić No i dodatkowo jak u góry widzicie są skrzyneczki i mają obwódki. I jak im mniej obwódki, tak, czyli im dłużej nam schodzi y, przechodzenie, tym mniej nagród zdobywamy. Weźmy sobie na przykład to, kliknijmy, żeby nam jeszcze kółko z kolejnego przyzeszło i sobie przejrzymy nagrody. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak procentowo te kółka, to czyli te nie tyle kółka, co nagrody wyglądają, że one tam spadają, ale możecie sobie zobaczyć, że jest na przykład... Y, Tutaj całkowicie wyszarzała i tutaj nam się trochę zmniejszyło. Tu się nam do połowy zmniejszyło, tu się jedna czwarta, tu się trochę zmniejszyło. Jak widzicie, mamy 7 skrzyń, 19 i 9 skrzyń. Możemy też zrobić coś takiego, że ja mogę teraz wstawić jeszcze postacie pozostałej mojej ekipy i zobaczymy, jak zdobędziemy całe kółko, całe te kółka, wszystkie kółka, jakie odbędziemy zwiększenia nagród. I dodatkowo wam się pokaże, że. Tutaj cały czas nam to właśnie widnieje, czyli ostatnio zdobyte nagrody. W każdym tygodniu można się tylko raz uzyskać przychody. Jeżeli wejdziesz ponownie, przychody zostaną zaktualizowane. Czyli tak jak właśnie mówiłem, że one zostaną zaktualizowane. Jeśli właśnie wejdziemy w większą tam ilość osób, weźmy sobie Lynn. Przynajmniej ona powinna nam trochę to pomóc szybciej zabijać. No i oczywiście będziemy też skilla używać. Więc zobaczymy jaka jest różnica w nagrodach. Więc jeszcze raz tak na szybko przejdziemy. Oczywiście to ja przyspieszę, żeby nie było. Po prostu zobaczymy nagrody, chociaż. Nie, nie ma tutaj raczej już nic więcej do mówienia. bo jak tak mówię, no każdy tego boss, jak widzicie, ma inne nagrody, nam ten daje, tak? Tutaj zaczynamy od brązowych i srebrnych i tak dalej. Tytany, jak widzicie, ja sobie ustawiłem, że mam tylko. Przebudzenie, ponieważ powiem Wam, że się bardziej opłaca na Sylfie tutaj bić. No bo jak widzicie, to jest tylko 150% obrażeń. Jeśli jest, są takie silne postacie jak na przykład ja, Lyn, to szczerze powiedziawszy, nie opłaca się, żeby właśnie tego, żeby. No. No, żeby bić ze skili, tak, no bo 150 to nie jest dużo, nie potrzebujemy tamtych. Jeśli są słabsze, no to faktycznie rozumiem, że na przykład nie wszyscy się przemieniają, bo na przykład oczyszczenie się przyda. No, zobaczcie, tutaj się oczyszczenie by przydało, żeby oczyścić na przykład ogłuszenie, no, chociaż wszyscy się tutaj ogłuszają z tego, co wiem. Tam na przykład przydałoby się w późniejszym etapie rozproszyć tego, yy, to odbicie, tak, i tak dalej. Więc tutaj się na przykład bardzo opłaca sylw. O, widzicie, tutaj tylko na przykład jedna osoba została ogłuszona, czyli Jalen ja, nie została ogłuszona. Więc tu też tak to właśnie wygląda. I ja tutaj zauważyłem, że właśnie bardzo fajnie się sprawdza, żeby od razu w sylfa przejść. Dodatkowo powiem Wam jeszcze taką jedną radę: zauważyłem, jest to dosyć fajne, że przydaje się bardzo jeden anioł stróż. W szczególności dla silniejszych postaci mogą go bardzo go dobrze wykorzystać. I zaraz Wam powiem o co chodzi, tylko przejdźmy już to. A, koszmar wybrałem, dlatego tak długo szło. Dobra, moja wina, nie zauważyłem, że koszmar wybrałem. Myślałem, że normal wybrałem. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że wybrałem, wybrałem normal, bo chciałem porównać. Dobra, moja wina. Ale teraz przejdźmy do meritum, jeśli chodzi o. Y aby trochę lepiej przechodzić i szybciej yy, czarną dziurę. Po pierwsze, według mnie warto zwywalić tytany, których nie potrzebujemy, tak? Oczywiście rozumiem, słabsze osoby potrzebują, bo, nie wiem, tytana ochrony, czytana, nie wiem, życia, nie wiem, krwawienie czy coś w tym stylu, rozumiem to i tak, ale jeśli nie potrzebacie jakichś tytanów, warto je wywalić, żeby nie wydłużały czasu. Po drugie, warto wywalić obrońców. Według mnie obrońcy się tutaj średnio przydają, w szczególności wydłużają walkę poprzez przebudzenie. Najlepszym aniołem stróżem, według mnie, to może być dziwne, jest paladen Wichru tutaj. Dlaczego paladen Wichru? Jeśli polecicie z całą ekipą czterech osób tak, nie to, tylko to i ustawicie jedynie jeden skill a jest to oczywiście skill ten, zaklęta strza, która wzrasta obrażenia zadawane przeciwnikowi o 40% no to macie 160% na czterech osobach i zwiększa wam właśnie zadawane obrażenia przeciwko nie, przeciwnikom. Ale się pewnie spytacie, czym akurat preferujesz, polecasz nam Paladyna Wichru zamiast Dzina Oficera, który ma klątwę, która może z, z tego obrażenia zadawana o 50%. Z dwóch powodów. Po pierwsze, klątwa, jak widzicie, przyspiesza czas 30 sekund, czyli możemy klątwę rzucić co 30 sekund. Paladyn wichru ten skill rzuca co 15 sekund, czyli teoretycznie co drugi boss jest co drugi boss ma właśnie zaklętą strzałę na sobie, czyli zwiększamy zadawane na nim obrażenia co drugiemu bosowi. Tutaj faktycznie zwiększa o 50% na maksimum i to na trzy rundy, ale tu mamy zmianę co chwilę, nie mamy stałego przeciwnika, na którym klątwa by mogła długo siedzieć, tylko co chwilę nam się zmienia przeciwnik, więc klątwa się nie opłaca. Jean of it tego paladyn Wichru z zaklętą strzałą, którą może rzucić co 15 sekund bardziej się opłaca, bo jak widzieliście długo stoimy, tak, zanim każda osoba wykona y, atak. I zazwyczaj zauważyłem tak, że na przykład pierwszego bossa my ściągamy jako postacie, drugiego bossa na koszmarze ściągają Paladyny Wichru, trzeciego znowu my ściągamy i od czwartego się zaczyna y, zwiększanie, więc to akurat jest dobre. Plus jest taki, że już nawet pierwszy level tego skilla daje że jest 40% to jest właśnie drugi powód, dlaczego to już jest taki dobry, że nawet słaby paladyn wichru może pomóc, chociaż uważajcie na Hadesie, czyli tym szóstym bosie, co ma odbicie, ponieważ u nas wszystkie paladyny wichru przez to, że miały to i odbicie same się po, i było odbicie na przeciwniku, same się pozabijały, ale to jest bardzo właśnie dobry według mnie tego pomysł na przechodzenie właśnie tego no właśnie tej czarnej dziury, właśnie na paladynie wichru, ponieważ właśnie ma ten skill i on jest rzucany praktycznie co chwilę, tak, tu się właśnie e, trzeba się patrzeć też na taką rzecz jak e, cooldown, tak, skilla, klątwa fajna, no ale co 30 sekund, tu mamy co 15, więc mamy praktycznie non stop i to jest dobry atak, bo 270%, 270 zadaje już obrażeń, to jest dosyć dużo już na początek i tylko ten skill wystarczy Plus właśnie sylfy. Jeśli macie właśnie możliwość wejścia w sylfa w pierwszej turze, czyli macie stalową wolę, bardzo super. Ja sobie ustawiłem moc światła właśnie dopiero jako trzeci, nie tutaj jako drugi. Lepiej się trochę sprawdza według mnie. Ale to według mnie to sobie musicie sami potestować. Ale według moich spostrzeżeń tak się to lepiej sprawdza. Dobra, to trochę się rozgadałem odnośnie czarnej dziury. Teraz przejdźmy do blasku próby. Co się tyczy blasku próby, jest to rozgrywka taka mini jak. To można trochę porównać do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do zwiadów labiryntu. A po drugie, do drogi chwały. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Tylko ja sobie ustawię tutaj odpowiedniego anioła. A weźmiemy sobie. A dobra, weźmiemy sobie tak i weźmiemy sobie tak i tak pewnie się zapy zapytacie dlaczego nie biorę e, na boską próbę obrońcy ponieważ mój obrońca tutaj się według mnie będzie gorzej spisywać niż dwa dżin oficery a dlaczego z dwóch powodów kolejny po pierwsze umiejętność na razie to wywalę bo tego nie potrzebuję to wywalę to zostawię wszystko dobrze dobrze dodatkowo jeszcze możemy to wsadzić Ponieważ boska próba rządzi się swoimi prawami. Jak widzicie, wygląda to tak. Mamy tutaj misję: zacznij. Zdobywamy za każde piętro, jak widzicie, trzy sztuki, i dodatkowo mamy tutaj coś takiego jak depów. Podczas boskiej próby nie można używać umiejętności tytanów, czyli tytany są praktycznie nieistotne. Nieważne, jakie tytany ustawimy, one są nieistotne. Ale jak widzicie, deba w pierwszy, i tutaj widzicie obrona trudności, czy tam próba trudności pierwsza. Ponieważ macie tutaj taki ładny przycisk, i możecie sobie zmienić próbę trudności, czyli zwiększyć sobie trudność, która powoduje, że na przykład podczas boskiej próby wszystkie lecznicze efekty tracą moc. Więc jak widzicie tutaj, jest kolejny debuff, który powoduje, że lecznicze efekty tracą moc. No i kolejny trzeci, podczas boskiej próby nie można używać umiejętności run. Czyli po prostu runek sobie nie możemy na trzecim poziomie trudności używać. Ale dlaczego e, uważam, że dżiny oficerów będą dobre? Ponieważ tutaj mamy dużo, mamy jednego bossa przez długi czas, okres trwania. A jak mamy dwie klątwy 50%, no to mamy 100% większe obrażenia, więc to się dosyć bardzo opłaca posiadać. Ale żeby wejść, ale żeby wejść tutaj do misji potrzebujemy kluczy próby. Klucze próby zdobywamy z modlitwy. Jak wejdziemy sobie do modlitwy, mamy Dwie rzeczy tutaj napisane. Próby i próby of ofiarowań. O co tutaj chodzi? Próby to jest po prostu jak klikamy modlitwę. Klikamy modlitwę, pojawia nam się kluczyk i dalej możemy albo zakończyć, czyli kończymy próby, nic nie ofiarujemy. Możemy też kliknąć X i wtedy możemy wrócić sobie spokojnie do tej próby. Albo możemy kliknąć ofiara. Jeśli klikniemy ofiara, to z z weźmie nam tutaj te trzy, jedną, jedną tutaj próbę z trzech. No to sobie kliknijmy. Jak widzicie, dostałem klucz i dodatkowo dostałem kamień Bogu, który służy do ulepszania reliktów. Tam ich statystyk. Ale ja sobie zrobię zakończ, ponieważ to też rządzi się swoimi prawami. Na przykład, jeśli klikniemy modlitwa, wyszło tylko raz. Ja wezmę zakończ znowu i znowu kliknę modlitwa. Jak widzicie, jak wyszedłem drugi raz, pojawiło się dwa klucze. To samo tyczy się ofiar. Jeśli klikniemy ofiarę, też mogą nam się pojawić dwa klucze, czyli też jest to dosyć y, fajna opcja, jak widzicie, żeby właśnie tak klikać i wchodzić i wychodzić, tak, żeby zdobywać jak najwięcej kluczy, ale jest też jedno ale. Jeśli skończą wam się modlitwy, no to po prostu nie będziecie mogli wejść, więc prób ofiar też nie zużyjecie. Jak widzicie, ja zdobyłem 8 kluczy. Jak widzicie, mam 8 tych... Y, kluczy zdobytych. Ale jak pamiętacie, złożyłem trzy próby i jeszcze na przykład została mi jedna ofiara, a odsłoniło mi się dwa na modlitwie i dwa na ofierze, zostało mi jedno odsłonięte. Jest też taka możliwość, że może nam się odsłonić trzy na przykład na raz, czyli wam się by na przykład tworzyło to, to to to, dwa by zostały, tak? I powiedzmy bierzecie ofiarę, otwieracie i otwieram Wam się dwa, i jedna próba ofiary zostaje, i wtedy jesteście tą jedną próbą ofiary w plecy. Więc też właśnie uważajcie z tym, ponieważ yy, zasada jest taka: najpierw jest modlitwa, potem możecie dopiero ofiarować, więc też musicie z tym kombinować. Tutaj jest kilka yy, sposobów, jak to robić. Jak widzicie, mój sposób sprawił się na tyle, że mam 8 kluczy. Uwieźmy, zdobyłem 9, ująłem, zdobyłem też 8 kluczy i my osobiście będziemy przechodzić sobie na najtrudniejszym poziomie trudności i właśnie uważajcie też na to bo za każdym razem jeśli nie zaczniecie robić modlitwy to resetuje wam czyli jak na przykład wchodzicie w modlitwę wychodzicie zamykacie takie tego to wam się to może zresetować więc za, za każdym razem uważajcie co tutaj macie ustawione bo jak widzicie Dużo osób jest na poziomie trudności pierwszym, dwie są na poziomie trudności drugim. Ja tutaj dziewczynami mam dziewiąty wiedźmą, ósmy lenno, bo tyle miałem kluczy, no to przeszli maksymalnie leveli. No i tutaj dodatkowo, możemy zobaczyć jakie są nagrody. Ci za poziom trudności pierwszy tutaj maksymalna nagroda to na przykład 50 kamieni, za poziom dru trudności drugi to jest 100 kamieni, za poziom trudności trzeci na przykład za pierwsze 10 od jednego do dziesiątego to 150 kamieni. Tak? Jeśli zajmujemy te miejsca, no to zdobywają się te kamienie, co tam widzieliście, czyli te kamienie bogów. Więc tutaj można fajne nagrody zdobyć. Ale to też trzeba patrzeć, bo na przykład jeśli dużo osób przechodzi trudność trzecią, to może lepiej przejść trudność drugą, zająć 21-50. Czy tam 11, albo inaczej, zająć 11, 20 tutaj, zdobyć 50, niż zająć 51, 100 tutaj, tak? Chociaż wątpię, żeby jakaś duża ilość osób nagle przechodziła trudność trzeciego poziomu i tam zajmowała jakieś czołowe miejsca. Więc tutaj też trzeba patrzeć. No ja akurat będę przechodził trzecie, no bo tak jak już sprawdzałem w dziewczyn, trzeci na pewno przez 10 pierwszych pięter nie strasza problemów. Oprócz bossa 8 albo 9 jest tam Hades, czyli ten odbijający. Nie pamiętam, jak on się tutaj nazywa, ale jest bardzo problematyczne. Jak widzicie, nagrody się różnią. Tutaj za każde piętro do czwartego zdobywamy po trzy. Potem to rośnie. Tutaj zdobywamy pięć. Tutaj zdobywamy na trzecim osiem tych kamieni. Potem, właśnie od piątego levela to jest dziesięć. 10, od dziesiątego 10, dwanaście i tak dalej. Więc zacznijmy pierwszą rundę. I tylko nie mówcie, że to jest zrobione pod strzelców i magów, tylko dlatego, że są grupki mobów. Ponieważ te grupki mobów, te słabe. Jednostki, co chroniły głównego bossa, padają dosyć szybko. I takie na przykład dwa Dżyn oficery bez problemu je na klątwę ściągną, więc zostaje tylko pokonanie głównego ciała, czy na przykład dług wiatru. Więc to nie jest problem, ale nie ukrywam, że oczywiście obszarowe postacie na początek mają łatwiej. Ale tak jak mówię, jest to akurat tak spowodowane, że że, że tego. Jest to tak zrobione, że. I tak wojownik sobie poradzi, więc to nie jest problem żaden. Tak, oczywiście musi to troszkę dłużej on przeżyć. Rozumiem, że może mieć ciężej troszkę na początku, ale nie jakoś wybitnie. Dodatkowo wspomniałem, że to jest trochę podobne do. do. no jak to się nazywało? do drogi Chwały. Dlaczego? Wstawimy sobie tutaj. balady na wichru. Weźmiemy próbę tego i zaczniemy walkę. Jak widzicie, mój główny anioł stróż się nie zmienił, jest nadal oficer, czyli dlatego powiedziałem, że to jest podobne do e, drogi V, ponieważ e, nie zmienia nam się tutaj ten, co tutaj wstawiamy. Wezmiemy sobie jego, zobaczymy, może jednak się zmieni, może ja tylko miałem taki jakiś lag, bug czy coś. I jak widzicie, od piątego levela, bo trzeba już piąty level, jest pojedyncza jednostka, jest to ten akurat. Więc jak mówiłem, to nie jest jakoś problematycznie. Jak widzicie, dżiny oficery bardzo fajnie bustują na dwie klątwy obrażenia, więc to naprawdę, według mnie dwa dżiny oficery bardziej się opłaca niż na przykład e, obrońców. Chociaż może obrońcy też się sprawdzają, ale mnie osobiście na razie, według mnie bardziej sprawdzają się gin oficery. I jedną rzecz chciałem z wami sprawdzić, bo ja tego nie sprawdzałem wcześniej, tak? Jak widzicie, wstawiam tutaj umiejętności leczenia, ale ja te pojedyncze to zawsze wstawiam, ale chcę wstawić pojedyncze te klątwy, a czy te leczenia i zobaczyć, czy naprawdę te yy, efekty leczenia tracą moc, że w ogóle nic nie będziemy leczeni. więc zobaczmy sobie to, sprawdźmy tak pobieżnie. Szóste piętro, czy tam siódme nie powinno jakoś nastraszać problemów. I zobaczymy. Dobra. Mnie z tego, co zauważyłem, nie leczy. Ale zaraz zobaczymy. Tak. Mnie jako mnie nie leczy, ale leczy anioły stróże. Co też jest akurat dobre i istotne, ponieważ dobrze wstawić leczenie. Niekoniecznie turowe, tak jak ja wstawiłem pojedyncze, też będzie dobre. A dlaczego? Ponieważ jeśli anioł stróż przeżyje, w moim przypadku Officer, na którym bardzo polega, to jest szansa, że przeżyje na tyle długo, że wrzuci znowu klątwę, czyli znowu zwiększa obrażenia. I tak znowu klątwa, 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 tak? Że będę cały czas zwiększał swoje tego... obrażenia. A to jest akurat dla mnie istotne, jako gracza, właśnie, który właśnie lubi e, obrażenia no i potrzebuje, no bo powiedzmy na przykład słabo bije, o to, żeby Anioł Stróż, który narzuci klątwę i dzięki czemu e, łatwiej mi będzie przejść, no to jest właśnie dla mnie istotne, żeby on przeżył. Ja na sobie efektów leczenia nie odczuwam, ale Anioł Stróż akurat odczuwa, więc na przykład pojedyncze leczenie jest warte wstawienia, tak? No i mój ulubieniec, Freya. Pozwolimy dżinom oficerom ich zabić, znaczy jego zabić. O, w sumie nie narzucił tego odbicia. A dlaczego to mówię? No bo u Lynn nie zauważyłem i walnąłem z eski tego... E z eski wojownika, no i praktycznie się zabiłem. No i tu akurat był właśnie problem, z tym, że no jest troszkę problematyczne, jeśli chodzi o, o właśnie walkę. No ale cóż, to tyle jeśli chodzi o włoską próbę. No mnie się skończyły klucze, więc ja już nie wejdę. Dopiero jutro będę mógł znowu modlitwę zrobić. Jak widzicie, jest to zwiad. Zwiad można chyba robić po przejściu całości, czyli jeśli przejdziemy chyba wszystko. Ewentualnie resetując wcześniej i robiąc na przykład zwiady do dziewiątego piętra, ale nie daję wam głowy, nie daję tutaj głowy, że tak się to dzieje. Ale możliwe, że tak może być, ponieważ, ponieważ tego... Na przykład, jeśli ktoś nie przechodzi, na przykład chce zdobywać od pierwszego do 15 levela, to możliwe, że właśnie zwiad by działał, ale pewien nie jestem. Nie mam też gdzie tego przetestować, no bo nie chcę żadnej postaci tego na razie resetować. Może za tydzień, wam dam jakąś znać, jak to będzie. Dodatkowo tutaj jest, jeżeli liczba kluczy prób jest resetowana automatycznie w niedzielę o 23.59. Dodatkowo są kampanie, chyba z tego, co przeczytam. Tak, można robić od pierwszej rano w poniedziałek do 23 w niedzielę. Te dwie godziny buforu między 23 a 1 jest po to, żeby naliczyć nagrody, tak? I tutaj macie wszystko ładnie napisane, jak to się odbywa. Więc też to jest dosyć nawet fajnie odpisane. Tutaj wam mam nadzieję, że dobrze opowiedziałem. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem, no to oczywiście pytajcie w komentarzach. Dobra, i trzecia rzecz. Nie myślałem, że tyle zajdzie minut, no ale o dziwo tyle zaszło, Czyli relikty. Nie mylić z relikwiami naszych tych, czyli relikty, czyli magiczna broń. Czyli nowe rzeczy, które zwiększają po pierwsze nasze statystyki dzięki efektowi wykluj, no bo jak widzicie tutaj zwiększają nam się statystyki dzięki kamieniom bogów oraz sama magiczna broń ma efekty, które możemy zobaczyć w prawym dolnym rogu tego tutaj interfejsu lub jeszcze lepiej. Najeżdżając na przegląd najlepszych. A to, co daje nam przegląd najlepszych? Daje nam to, że możemy zobaczyć, jakie najlepsze statystyki, czyli jak, ile nam maksymalnie czego da dana broń. Czyli jakie statystyki będziemy mieli maksymalne, Na przykład Bryonak, jak widzicie, on ma największe statystyki z tego, co widzę, HP. Ponad 10 milionów HP możemy z niego wyciągnąć, reszta jest na stałym poziomie, czyli latach fizyczny tam 1,800, przebicie 168 tysięcy, unik 168 tysięcy. Czy to jest według mnie dobra na przykład dla mnie broń? Według mnie nie. Dodatkowo, jak widzicie, ma umiejętność. Tutaj na moim pierwszym levelu ma, jedną, ma procent szansy na to, że odnowimy 1% szans, gdy otrzymam obrażenia. I na najlepszym poziomie, czyli 15%, jest to 5% szansy na regenerację 15%. Jak zwiększać te poziomy? Zwiększamy je za pomocą tak zwanych kryształów gwiazd, kryształów księżyca i kryształów słońca, tak to powinno być mniej więcej po polsku nazwane, ponieważ mamy star crystal, moon crystal i sun crystal z angielskiego, więc mniej więcej tak to działa. Panie się spytacie, gdzie kryształy te można zdobywać? Ja z wartunek kojarzę, że w boskiej próbie w, z modlitwy mi leciały. Skąd jeszcze można, le, yy, można je zdobyć, to nie wiem. Pamiętam, że na pewno jak robiłem modlitwę, to czasami mi się tutaj jako trzeci ten pojawił właśnie Stardust. Yy, star Krystal, czyli ten kryształ. Yy, no, ten kryształ gwiazd, tak? Tak, kryształ gwiazd. To pamiętam, że właśnie mi się w boskiej próbie w tym modlitwie pojawiało. A że na wartunek już nie gram, to wam nie powiem skąd indziej. Pewnie z eventów, jakichś, z jakichś wydatków, do nie wiem, może w szczęśliwej wymianie dojdzie. Nie zdziwiłbym się, jakby w szczęśliwej wymianie doszło, w doładowaniach, w czymś. Pewnie gdzieś to będzie jeszcze można zdobyć. Jeszcze próbowałem sobie przypomnieć i sprawdzić dodatkowo sklepy, czy tam aktualizacja, jak będą sklepy zaktualizowane, czyli BojRS i tak dalej, czy tam nie wejdzie, ale tam weszło tylko. Kamień bogów, nigdzie nie widziałem tego, tego. Więc z tym jest na razie problem, żeby zdobyć, ale tak jak mówię, na pewno w boskiej próbie to zdobywałem. I co do broni. Pytali, powiedziałem Wam na początku, czy uważam, że to jest akurat według mnie dobra dla mnie broń, i powiedziałem, że nie. Dlaczego? Bo mnie interesuje 10 milionów HP. Fakt, to by mi bardzo zbustowało waleczność, no bo jak wiecie, ja posiadam demoniczny strażnik, który pasywkę ma pod HP. Mi HP by skoczyło i by mnie to zbustowało. Ale czy uważam, że boostowanie u mnie HP jest warte? Według mnie nie. Bynajmniej w tym momencie, bo może się zdarzyć tak, że akurat HP będzie dobre, tak? Na dłuższą metę może jest dobre, tylko musiałbym się jeszcze nad tym zastanowić. Do tej pory się nad tym nie zastanawiałem. I bronię możemy wybierać pod dwojakim w tego, w dwojaki sposób. Po pierwsze, pod względem statystyk, które nam boostują, czyli te statystyki, które mamy, nam dojdą do naszych statystyk tutaj, tak? Weźmy, kliknijmy Jakąś tutaj statystykę. Jak widzicie, dostałem 4 ataku fizycznego. Tutaj mi się zwiększyła waleczność broni. No i tutaj mi wskoczyła też waleczność na postaci Więc faktycznie to zwiększa nam statystyki i zwiększa nam waleczność. No, niby fajnie, tak, pięknie. No ale akurat według mnie to nie. Ja na przykład chciałbym, powiedzmy, przybicie i unik. A no, a tak dla wiecie. No bo po prostu chcę być inny niż z in tego reszta, no i chcę na przebiciu i uniku chodzić. No i co wtedy muszę zrobić? No i muszę poszukać, które z, która z broni daje nam najlepszy e, efekt właśnie przebicia i ataku. No i akurat wam mogę powiedzieć, że e, Surus daje najlepszy najwięcej statystyk jako uniki przebicie, bo to jest po 360 tysięcy, więc jeśli kogoś interesuje akurat e, te staty dwie statystyki, a to akurat e, Surus jest taką właśnie bronią. Pokrótce ja mam tutaj ich wypisanych, mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem, no i sobie ich przejrzymy. Co do Foderaka, czyli tego, co mamy tutaj, on specjalizuje się w ataku magicznym i, ataku, i obronie magicznej. Jak widzicie, atak fizyczny i obrona fizyczna to po milion, ale atak magiczny i obrona magiczna jest po półtora miliona. Jeśli mag potrzebuje, bo to jak widzicie jest bardziej podmaga robione, dużo ataku magicznego, dodatkowo chciałby obronę magiczną przeciwko innym magom i nie wiem, sylfą magicznym czy coś w tym stylu, proszę bardzo, foderek jest dla niego, żywotność jest tylko 6 milionów, unik 112 tysiące, przebicie 216. Możecie sobie to bardzo spokojnie sprawdzić, jakie maksymalne statystyki zdobędziecie. No i na maksymalnym daje 40% szansy na rozproszenie jednego pozytywnego efektu atakowanej jednostki. Czyli mamy 40% szansy, że rozproszymy jakiś tam efekt, fajne. Jeśli ktoś lubi, żeby nie miał przeciwnik efektów, a czasami efekty są kłopotliwe, na przykład tytany, inne buffy, na przykład baw wojownika. Czyli nie, buff wojownika to spasywka, to nie. No ale jakieś inne spoko, foderak jest dla niego. Gaborg jest to yy, yy, relikt nastawiony na unik. Jak widzicie, 480 tysięcy uników. Z tego właśnie najwięcej uników wykrzeszacie, Dodatkowo pojawia się 5% szansy na odbicie 90% obrażeń. Jest to dosyć dużo, 10% obrażeń odbić. Jak pamiętajcie, legend rządzi się swoimi prawami i nieraz by, yy, bywa tak, że 5% jest wię, większe niż yy, na przykład 50%. Yy, Kesdos, czy nie, Keselos, Kese Kesolas, o, Kesolas, sorki, mam inaczej zapisane na karcie sobie, i to jest obrona magiczna i fizyczna. Jak widzicie, po 1 560 000 obrony, dodatkowo jest 15% szans na wywołanie chaosu, u atakowanego przeciwnika trwa trzy rundy, czyli po prostu przeciwnik yy, będzie atakował swoich kompanów, tak. Arichni, co do Arichni, to on ma wyrównane statystyki, jak widzicie po 1 200 000 wszystkich atak i obron, 240 przebić, 7 020 to jest taki równy, jeśli nie możecie zdecydować na jakąś konkretną statystykę i chcecie coś wyrównanego, Arichni jest jak najbardziej dla Was i ma 40% szansy na oczyszczenie 3 efektów u siebie po otrzymaniu ataku, co jest właśnie wa ważne efektu u siebie, czyli nie oczyszcza też naszych sojuszników, chyba. Bynajmniej tak wygląda z opisu. Kaladę ma magiczną obronę, magiczny atak wysoki i dodatkowo dosyć wysokie HP. Jak widzicie, to jest 1 440 000 ataku obrony oraz żywotność 9 360 ,000. Jest to dosyć dużo. O ile Foderak miał duże statystyki ataku, bo po 1,5 miliona, ale żywotności miał o 3 miliony mniejsze, a jak widzicie kal e Kaladę ma tylko 600 tysięcy 60 tysięcy? 60 tysięcy mniejszy atak, ale o 3 miliony większe HP. Więc tutaj się można zastanowić, czy na przykład y, Kaladę jako dla maga by nie było na przykład fajne. Czy to nie byłoby ciekawe. Jak widzicie, 15% szans na wywołanie oszumienia u atakowanego wroga. Czyli po prostu będzie stało. I powiem wam, że jeśli magowie w to pójdą i te 15% będzie im wchodzić, to będzie naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo denerwujące. Tak, że na pierwszym levelu to jest 5, 1% szans na jedną rundę, ale 15% szans na trzy rundy i powiedzcie mi, że to co chwilę by wchodziło, te 15% i, co 15% i co chwilę byście tego, to przeciwnicy by po prostu nie powiem, czego zostawali. Więc Kaladę powiem wam, że naprawdę interesująca broń, jedna z najbardziej interesujących według mnie. No ale dobra, nie za nie, nie, nie stawajmy przy jednej broni za długo. Relikcie, przejdźmy dalej. Kolejny to jest ta Harmu. Ta harmu jest kolejnym takim wyrównanym, można by powiedzieć, reliktem, chociaż, jak zobaczycie, ma większe przebicie i unik względem ataku i fizycznego czy magicznego, tak? W wcześniejszej broni, którą był Arichni. On miał naprawdę po milion dwieście te statystyki podstawowe, te, te niżej miał niższe, ale ten też ma tak jakby trochę wyrównane. Fakt troszkę bardziej w obronę, w przebicie i unik więcej dane, ale to i tak jest takie mniej więcej wyrównane. No i żywotności ma dosyć dużo. No a co nam daje 15% szans na zapomnienie trzech umiejętności przez atakowanego? Trwa dwie rundy. Czy to jest warte? No i jeśli te 15% będzie co chwilę wchodzić i co chwilę coś nam blokować, to faktycznie może przeciwnik trochę też się podenerwować. Że nie może żadnych skili używać, chociaż też można temu zapobiec, bo chociaż nie do końca, bo jeśli nam runy zablokuje, no to się nie pozbędziemy tego ze skili. No ale jest to też dosyć fajna opcja, mimo wszystko, dosyć ciekawe, chociaż nie tak jak Kalade, który naprawdę może dosyć sporo zamieszania porobić. Kolejny jest Surus. Co do Surusa, ma bardzo wysokie przebicie i unik, ale chodzi mi, że właśnie te dwie statystyki są u niego najwyższe. Tak jak mówiłem, po, 36, po 360 tysięcy, więc to jest dosyć dużo, ma też wysoką żywotność. No i ataki dosyć spore, chociaż nie jakoś wybitnie, ale generalnie na Surusa mówmy przebicie, unik, no i nawet żywotność można do tego dodać. No i tutaj mamy 15% szans na zignorowanie, 30% obrony fizycznej przeciwnika, trwa dwie rundy. Nic dziwnego, że obrony fizycznej, no bo akurat ma dosyć duży fizyczny atak. Dodatkowo jak sylfa będziecie bić, no to też macie, albo tak mieszany fizyczno-magiczny, więc ten fizyczno-magiczny, no to z fizycznego będziecie tam ignorować ten fizyczny. Plus jeśli macie jeszcze podstawowego fizyka, no to też będziecie ignorować. Kolejny to jest Bogatak. Nie wiem czy to czy bogatac, zależy kto tam chce czytać. I mamy tutaj HP i obronę dosyć wysoką, bo mamy obronę po 1 300 000, no i przeszło 10 milionów żywotności. A umiejętność, jaka jest na maksymalnie 15% szans na zmniejszenie otrzymywanych obrażeń, o 45% po otrzymaniu ataku. Trwa dwie, dwie rundy. I ciekawe, czy to działa tak jak większość teraz rzeczy, czyli jeśli w danym momencie otrzymujecie te i włącza nam się pasywka, czy tam atak, czy od razu on działa w tej samej turze, czyli na przykład macie dwie rundy, ale że was atakował przeciwnik i w tej samej turze wam się to załączyło, to macie napisane jedną rundę, że tylko jeszcze na kolejną rundę wam to będzie działać, bo teraz tak większość właśnie tych pasywek działa, jeśli chodzi o takie dostawane od przeciwnika, czy z jakiegoś skilla i ciekawe, czy jeśli tak to działa, no to to faktycznie będzie fajne, że 15% szans na 45% mniejszych obrażeń, z drugiej strony, jeśli nie będzie tak działać, czyli otrzymacie pełne obrażenie, dopiero wam się załączy, to to będzie troszkę słabe, ponieważ przeciwnik może was zabić, tak? Więc też to ma taki swój minus. Więc no, coś za coś. katę I to jest według mnie bardzo fajna pod względem wyglądu broń, raczej relikt, bo mi się bardzo podoba ta rękawica, tak? To jest coś innego, tak? Nie jest jakaś włócznia, coś w tym stylu, tam była jeszcze jedna tylko tarcza, czy tam harfa. Yy, ale to jest bardzo fajne pod względem wyglądu. I AKT akurat jest nastawione na bardziej ataki, czyli atak fizyczny i atak magiczny, bo jak widzicie, jest po 1 440 000. Reszta statystyk taka po 1 200, 228 000, 7 200, więc tutaj bardziej atak, wydaje mi się. No i umiejętność po ataku pojawia się 15% szansy na regenerację żywotności równej, 40% obrażeń zadanych przy następnym ruchu, czyli po prostu leczymy, mamy szansę, że nam to wskoczy i kolejny atak, jaki zadamy, uleczy nas o 45%. To jest akurat też bardzo fajne, bo jeśli nam to wejdzie, w szczególności na Sylfie, to na Sylfie możemy bardzo wysokie e, leczenie dostać, ale to też jest e, uwarunkowane, bo ponieważ nawet jeśli się uleczymy powiedzmy do full HP, to jeśli przeciwnik w kolejnym ataku i tak nam zada za całe obrażenia, to nie wiem, czy to jest warte, tak? Więc to też jest kwestia dyskusyjna, jak już widzicie, to ma nawet dosyć fajne już statystyki, bo powyżej 900, jak wcześniej były po 800. Dakon. Co do dakona z tego co widzę, to jest atak fizyczny i obrona fizyczna, e, czyli dwa podstawowe te, e, fizyczne aspekty tutaj wzięte. I umiejętność po zadaniu obrażeń pojawia się 15% szansy na spowodowanie krwawienia w każdej rundzie cel traci 150% obrażeń do umiejętności trwa dwie rundy. I powiem wam, że to też jest bardzo ciekawe, bo jeśli by to krwawienie wchodziło też co chwilę, to po prostu przeciwnik by nic nie musiał, wy byście nic nie musieli robić, a przeciwnik by się wykrwawił. I to jest naprawdę dosyć bardzo fajne. Fakt, że na początku mamy 1% szansy na 50% krwawienia, ale jak, ja widzi, jak widzicie, ja mam Tora, Tor daje krwawienie. Mam demonicznego strażnika, daje krwawienie. Więc teoretycznie Dakon też by był fajny. Czyli zr zrobiłbym sobie takiego strzelca typowo krw na krwawienie żeby moje obrażenia, na przykład, powiedzmy, zadam wam z obszaru czy z jakiegoś skilla jakieś dosyć wysokie obrażenia i to zeskaluje się na krwawienie, żeby mój przeciwnik po prostu się wykrwawił, tak? Nieważne, czy mu się włączy powiedzmy tytan czy coś w tym stylu, to tytan mu nic nie da, bo krwawienie i tak działa za praktycznie pełną taką wartość obrażeń, więc przykro mi. Dostajesz krwawienie, giniesz, więc to jest dosyć też bardzo fajna opcja i Dakon osobiście też mi się bardzo podoba. Jest bardzo ciekawe. Tak jak mówię, bardzo mi się właśnie podoba kalady z oszołomieniem i dakon właśnie z możliwością krwawienia, to jest bardzo fajne według mnie no i ostatni mortan, mortan z tego co widzę ma też wyrównane statystyki tak mniej więcej, tutaj akurat bardziej na obrony tak, o ile taharam, o ile się nie mylę, tak tak, taharam miał tutaj obronę, a ty masz co ataki, nie, też obrony, czyli są podobne czyli też ma wyrównane właśnie statystyki tak samo jak taharmu i ma tutaj umiejętność. Za każdym ruchem pojawia się 15% szansy na zwiększenie ataku krysznego 90%. To też jest bardzo fajne według mnie, bo jeśli wam to wejdzie i powiedzmy, macie jeszcze tytana do tego, czyli macie 100% krytyka, ataku krysznego większego z tytana i 90% z reliktu, no to nie chcę nawet wiedzieć, jakie wy możecie obrażenia zalać. To może być bardzo fajne tego to może być bardzo, bardzo fajny relikt właśnie podkrwawienia. Oczywiście się te 15% będzie wchodzić, tak, no bo tutaj relik tego e, tytana mamy stałego, tak, że w danej turze nam wejdzie, no i nie ma bata, żeby zeszło, chyba, że nam to rozproszy, no to faktycznie wtedy jest kłopot, a tutaj mamy właśnie 15% szansy, że w każdej turze mam, nam to może wejść, więc to też jest bardzo fajne, żeby zwiększyć obrażenia. Także to jest akurat wyrównane, no ale według mnie dosyć, dosyć to jest ciekawa opcja, więc jest tutaj na co popatrzeć. Więc to tyle, jeśli chodzi o same relikty. Pokazałem wam i opowiedziałem o nich mniej więcej. Wspomniałem też, że są dwojakie sposoby wybierania reliktów. Po pierwsze, według statystyk, czyli na przykład ktoś chce HP, no to bierze, tak jak ja trafiłem, harfę jako pierwszego, no to ma Brionaka. Jeśli ktoś chce wiedzieć, skąd ja to mam, no to jeśli, jak weszły pierwotnie dwa miesiące temu relikty, Dwa miesiące temu relikty, no to były skrzynki tutaj rozdawane i akurat Bryonaka trafiłem. Oto jeszcze tutaj mam. No to bierze Bryonaka. Nie wiem, ktoś chce przebicia i unik, tak jak mówiłem, bierze Surusa, tak, bo ma najlepsze statystyki, jeśli chodzi o to. Ktoś chce same uniki, no to bierze Gaborga, tak, że pod same uniki idzie. Proszę bardzo, nikt mu nie broni. Drugi sposób wybierania pod względem umiejętności. Że jakaś umiejętność Wam się spodoba, na przykład, nie wiem, ta Harmu Wam się podoba, 15% szansy na zapomnienie przez przeciwnika tego trzech umiejętności, proszę bardzo. Kaladę Wam się podoba, że oszołomicie, mimo że jesteście fizykiem, ale Wam się oszołomienie podoba, tak. Palicho, że tu jest bardziej atak magiczny, ale obrona magiczna jest duża, no to poszedź w komago, będę miał lepszą obronę, tak, i dużą żywotność, więc. Kto, nie każe, kto broni na przykład fizykowi, wziąć sobie kaladę, jeśli na przykład umiejętność mu się bardzo podoba, oszłomienia. Więc tak jak mówię, jest dwojaki sposób wyboru. Według statystyk, żeby sobie na przykład waleczność podpustować i według umiejętności. Możecie na przykład iść pierwotnie, na przykład, że statystyki sobie bustujecie, tak? Że większe statystyki chcecie na przykład. Fakt, od razu mówię, że będzie wam ciężko zrobić, no bo nie ma jak na razie kryształu gwiazd robić nie ma księżycowych, gwiazd, kryształów i tak dalej. Z tego nie ma, więc na początku nie ma jak tego robić, ale powiedzmy sobie szczerze, że jak nagle ktoś będzie mógł sobie na to pozwolić, robić w pełni tutaj wbicie maksymalny 15 level i na przykład zrobić kolejny, no to na przykład pierwszego sobie robi właśnie pod statystyki. Na przykład statystyki ataku, bo na przykład mówi w jakiejś kampanii, czy w czymś jest potrzebny atak albo obrona czy coś, no to sobie robi najpierw tak. Potem robi drugą relikwia, e, tego na, relikt pod e, na przykład skilla pod jakąś umiejętność, bo ta umiejętność na przykład z PvP by mu się sprawdzała. Nikt nie broni wam na przykład robić właśnie dwóch różnych, bo to jest do, też dosyć ciekawe takie podejście, tak? Że raz robicie, że robicie albo pod to, albo pod to, albo na tak, potem tak. Więc też to jest dosyć ciekawe. Dobra i ostatnia rzecz, która nam została i będzie dosyć problematyczna to jest, o Boże, tak wywal to. To otwieranie skrzynek, ponieważ fragmenty niestety są w plecaku i to jest bardzo kłopotliwe. Weźmiemy wszystkie skrzynie, które tutaj mam, otworzymy, no dobra, zjawa. no to przynajmniej poszło na tego i sobie otworzymy to. Z tego jak pamiętacie, lecą po prostu to, co leciało na piekle, czyli kamienie runy, fragment piekła, złoto i tak dalej, jak widzicie zareglowana skrzynia 30, to jest raczej standardowe, czyli zareglowana skrzynia po 30 zł po 5 milionów, kamień run 24 i tak dalej. Z tego, jak pamiętacie, leci po 10 wszystkiego, więc 350 różnych fragmentów mi poleci. Wow. O, może surusa uzbieramy, bo mamy 50? Zobaczymy, może na coś uzbieramy. No i tutaj mamy 18 po 25. Zobaczmy, czy coś możemy scalić. Możemy Arichni scalić i surusa. Tak. O, i mamy Kaladę. O Kaladę. Tak już wiecie, że jestem bardzo fanem kaladę, przez to oszołomienie. Bardzo mi się ten, ten podoba. Więc sobie scalmy trzy relikty. Zespolenie Relikty, proszę bardzo. Jest to takie jeszcze tego. Więc mamy po pierwsze Arichni stwórz. Kaladę stwórz, surus, stwórz. Mamy trzy relikty stworzone. I mamy je tutaj. Możemy sobie kliknąć tak. I mamy wtedy aktywowanego. Mam tutaj sobie suruda, surusa. I tutaj możemy też wybrać z reliktów, tutaj po prostu, i kliknąć wezwi, i wtedy sobie na przykład włożyć danego e, tego relikta. Ale lepiej według mnie jest sobie klikać z tutaj tego e, no, ekwipunku plecaka, tak że to jest akurat lepiej sobie poklikać. No i niestety, właśnie minus to, że tutaj pod fragmentami no, sporo tego jest. Dobra, jeszcze nie relikwia, nie relikwia. Dobra, magiczna, prawa. Czyli tak, mam Bryonaka, mam Arichni, czyli który ma wyrównane statystyki, jak pamiętacie, takie równe, równe, no, że aż do bólu. Kaladę, który bardzo mi się podoba poprzez umiejętność, czyli oszłomienia. jakby to co chwilę wchodziło, bo że. Miód. No i Surusa, który ma przebicie unik, o którym dosyć dużo mówiłem, tak, że A, chcę być inny, więc sobie wezmę Surusa, tak? No ale nie wiem, czy będę brał Surusa. Yy, chociaż da ignorowanie 30% obrony fizycznej to też jest dosyć fajna umiejętność. Więc tutaj akurat muszę się zastanowić, co bym chciał. Zobaczmy, co mi daje najwięcej. Kaladę chyba 951. Tak, kalada chyba daje najwięcej, bo też ma wysoki HP, tak? 9 milionów, chociaż Brionak też ma duży HP i też, tak ma, a tak mało daje. No cóż, ale sobie wezmę Kaladę, żeby sobie waleczność tam podboostować aż o 100, na niecałe 190, 89 chyba, no ja się nie mylę. Czy tam 91? Dobra, mniejsza o to. Ale to tyle, jeśli chodzi o samą aktualizację. Niby tylko trzy rzeczy zajęły nam ile czasu. No, wiecie, ja lubię strasznie gadać. Te, też chcę jak najwięcej Wam powiedzieć, żebyście nie zostali z niczym. To tak po pierwsze, więc wiecie, staram się zawsze dużo mówić. Żeby wyjaśnić. Oczywiście, jeśli czegoś nie powiedziałem, to tak jak zwykle. Są komentarze pod YouTube'em. pytajcie się, sami coś piszcie, tak? Może jakieś macie spostrzeżenia, coś lepiej zauważyliście, macie jakieś pomysły, przemyślenia, to piszcie. Mnie też to się przydaje, ja się na Legend jakoś wybitnie też nie znam. Ostatnio mam na nie też mniej czasu, mniej gram, więc to nie znaczy, że wszystko, co ja powiem, jest idealnie tego, hmm, że wszystkim mam rację. Ale tak jak mówię, jeśli ktoś coś wie lepiej, no to yy, niech pisze, a ja się też postaram do tego ustosunkować, odpowiedzieć, ktoś może pomoże. Więc cóż, to tyle. z mojej strony. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. do w kolejnych odcinkach. Z Legend nie tylko. Życzę językiem miłego dnia wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa pa!